Ciężkie czasy dla agentów. Rozdział 14. Dziedzictwo Chingis Hana. W XX wieku w Rosji pojawiła się cała plejada wybitnych historyków i myślicieli, którzy odwrócili zupełnie myślenie o przeszłości Rosji. O ile do tej pory kraj ten uważano za dziedzica Rusi Kijowskiej, której dziejowym powołaniem było zjednoczenie ziem ruskich, o tyle wówczas pojawiła się myśl, że jest on spadkobiercą Imperium Chingis Hana, którego zadaniem pozostaje zjednoczenie Eurazji. Do grona osobistości, które wywarły niewątpliwy wpływ na rosyjskie życie umysłowe, należeli m.in. książę Nikołaj Trubeckoj, Nikołaj Aleksiejew, Piotr Sawicki, Lew Karsawin czy Lew Gumilow. Panowanie mongolsko-tatarskie nad Rusią Moskiewską trwało ponad dwa wieki i odcisnęło na niej trwałe piętno, tym bardziej, że były to stulecia, w których kształtował się dopiero etnos rosyjski. Od Złotej Ordy przejęło więc państwo moskiewskie struktury i mechanizmy życia społecznego, na przykład system podatkowy, który funkcjonował w Rosji aż do rewolucji październikowej i który nakładał podatki nawet na kury. Także podział bojarstwa na rangi, tak zwane czyny, opierał się na wzorcach mongolskich. Samo słowo czyn było pochodzenia chińskiego. Nie mówiąc już o tym, że niektóre hordy bojarskie, na przykład Subarowie, wywodziły się z plemion tatarskich. Władcy moskiewscy przejmowali też z Saraju rozbudowany ceremoniał dworski, mocno kontrastujący z prostymi obyczajami dawnej Rusi. Podobne wnioski formułował amerykański historyk Michael Czerniawski, który w swych pracach dowodził, że moskiewska koncepcja władzy i modelu panowania przyjęta została nie z Bizancjum, lecz ze Złotej Ordy. Innymi słowy, car miał więcej w sobie z Hana niż z Basileusa. System oparty na podboju i tyranii nie był bowiem pochodzenia bizantyjskiego, lecz azjatyckiego. Symboliczny pozostaje zwłaszcza fakt, że wśród insygniów koronacyjnych carów moskiewskich znajdowała się czapka Monomacha, po raz pierwszy wymieniona w testamencie wielkiego księcia Iwana I Kality w 1339 roku jako złota czapka, która według rosyjskich przekazów miała zostać podarowana księciu kijowskiemu Włodzimierzowi przez imperatora bizantyjskiego Konstantyna IX, co oznaczać miało, że Moskwa jest prawowitym sukcesorem Konstantynopola. W rzeczywistości zaś nakrycie głowy było prezentem dla Iwana I od Hana Uzbeka. Kto wie, czy najbardziej symptomatyczna dla omawianych tu spraw nie jest jednak kwestia obszciny, czyli prerosyjskiej gminy. Dla XIX-wiecznych słowianofilów ta instytucja zbiorowego władania ziemią przez chłopską gromadę była samą esencją rosyjskości i decydować miała o rosyjskiej odmienności wobec krajów europejskich. Instytucja ta, wynoszona pod niebiosa m.in. przez Hercena, Danilewskiego czy Samarina, miała powstać w czasach przeddziejowych jako naturalny przejaw mądrości życiowej rosyjskiego ludu. Tymczasem badania historyków Ciczerina, Kluczewskiego i Milukowa dowiodły, że obszcina była wynalazkiem Tatarów, którzy wymyślili ją i narzucili Rusi w XIII wieku tylko po to, by łatwiej było ściągać daninę z ludności. Także inne badania pokazują, że wiele elementów, które bez zastrzeżeń uznawano do tej pory za wykwit rosyjskiego ducha, jest w rzeczywistości przyjęciem wzorów mongolo-tatarskich. W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, przyjrzyjmy się więc metodzie prowadzenia wojen, a zwłaszcza specyficznemu sposobowi osiągania zwycięstw nad przeciwnikiem. W dawnych czasach rolę środków masowego przekazu pełniły bazary. Odpowiednikami współczesnych dziennikarzy i publicystów, a więc jak powiedzielibyśmy dzisiaj, liderów opozycji publicznej, byli kupcy. To oni najlepiej znali świat, podróżowali po różnych krajach, mieli najwięcej informacji. Kiedy docierali do jakiegoś miasta, zjawiali się na targu. Targ był czymś więcej niż tylko miejscem handlu, kupna i sprzedaży. Był centrum informacyjnym, miejscem wymiany poglądów. Święty Grzegorz z Nazianzu pozostawia nam opisy wielkich sporów teologicznych toczonych w dobie soboru chalcedońskiego przez handlarzy i przekupniów na bazarach bizantyjskich.
Nowe wieści rozchodziły się zawsze z targów. Przywożone przez kupców, powtarzane z ust do ust przez straganiarzy, były następnie roznoszone po niedalekich wsiach i miasteczkach przez okolicznych mieszkańców. To kupcy sterowali dyskusją. Mogli podrzucać nowe tematy, rozpalać wyobraźnię, mylić tropy, odwracać uwagę. Jeśli więc dostatecznie wielu kupców pojawi się jednocześnie w wielu miastach z tymi samymi informacjami, to mogą oni wręcz narzucić nową wizję świata. I to postanowił wykorzystać Dżingis Khan. Mongolski wódz, zanim przystępował do nowego podboju, wysyłał do kraju, który zamierzał podbić, swoich wywiadowców. Najczęściej pojawiali się oni jako kupcy na czele wielkich karawan, zaopatrzonych w tanie i dobre towary. Żeby nie budzić podejrzeń, najczęściej w roli tej nie występowali sami Mongołowie, lecz raczej połowcy, Chorezmijczycy czy Rusini. Wcześniej przechodzili oni odpowiednie szkolenie, gdzie uczono ich pracy wywiadowczej. Sporządzali na przykład szkice, na które nanosili każdy zagajnik, brud czy łąkę na popas. Kiedy później hordy przystępowały do ataku, bezbłędnie wykorzystywały znajomość terenu. Działalność kupców nie ograniczała się jedynie do rozpoznania topograficznego, lecz również do rozpoznania stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijnych. Wykorzystując tą wiedzę, manipulowali odpowiednio informacjami, by rozbudzać waśnie plemienne i wyznaniowe, a w ten sposób doprowadzić do maksymalnego osłabienia wewnętrznego swojego przyszłego przeciwnika, rozbijając jego jedność i solidarność. Zarazem członkowie karawan w niby dyskretny sposób rozpowiadali wokół o wielkich dobrodziejstwach, jakie przynoszą wszędzie prostej ludności wojska Złotej Ordy. Dżingis Khan miał doskonale zorganizowany aparat szeptanej propagandy, który osłabiał wolę oporu zaplanowanej ofiary. Te słowa nie wyszły spod pióra historyka zajmującego się średniowieczem, lecz jednego z najwybitniejszych sowietologów II Rzeczpospolitej, eksperta Instytutu Europy Wschodniej w Wilnie, Stanisława Swianiewicza. Znalazły się natomiast w jego pracy opisującej metody sowieckiej infiltracji w Polsce przed 1939 rokiem. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Jak zauważył Witold Michałowski, za panowania Dżingisydów nie zarejestrowano wielu przykładów indywidualnej odwagi i bohaterstwa. Nic w tym dziwnego, starali się oni bowiem prowadzić swoje podboje tak, aby odwaga i bohaterstwo nie były potrzebne. Ich ideałem było osiąganie zwycięstwa nad przeciwnikiem bez używania siły. Ten sposób pojmowania konfliktów został zaczerpnięty z dzieła, które znacznie później, bo w XX wieku, stało się Biblią sowieckich służb specjalnych. Sun Tzu był genialnym strategiem wojskowym, żyjącym 25 wieków temu w Chinach. Dowodził wojskami króla Wei, odnosząc same sukcesy. Swoje przemyślenia zawarł w księdze Sztuka Wojny, która, jak wiemy z przekazów, znana była japońskim władcom już w 8 stuleciu. Ci, którzy są znawcami sztuki wojennej, pokonują nieprzyjacielską armię bez walki. Zdobywają miasta bez przypuszczania szturmu i obalają państwo bez długotrwałych działań, pisał Sun Tzu i dodawał: waszym celem powinno być opanowanie w stanie nietkniętym wszystkiego, co jest pod słońcem. W ten sposób wasze wojska pozostaną niezmęczone, a wasze zwycięstwo będzie całkowite. Oto sztuka ofensywnej strategii. Jak to jednak osiągnąć? W tym celu Sun Tzu podawał 13 złotych zasad. Pierwsza. Dyskredytujcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika. Druga. Wciągajcie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze przedsięwzięcia. Trzecia. Podrywajcie ich dobre imię i w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Czwarta. Korzystajcie ze współpracy istot najpodlejszych i najbardziej odrażających. Piąta. Dezorganizujcie wszelkimi sposobami działalność rządu przeciwnika. Szósta. Zasiewajcie waśnie i niezgodę między obywatelami wrogiego kraju. Siódma. Buntujcie młodych przeciwko starym. Ósma.
ośmieszajcie tradycje waszych przeciwników. 9. Wszelkimi siłami wprowadzajcie zamieszanie na zapleczu, w zaopatrzeniu i wśród wojsk wroga. 10. Osłabiajcie wolę walki nieprzyjacielskich żołnierzy za pomocą zmysłowych piosenek i muzyki. 11. Podeślijcie im nierządnice, żeby dokończyły dzieła zniszczenia. 12. Nie szczędźcie obietnic i podarunków, żeby zdobyć wiadomości. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz w ten sposób wydany zwróci się stukrotnie. 13. Infiltrujcie wszędzie swoich szpiegów. Tylko człowiek, który ma do dyspozycji takie właśnie środki i potrafi je wykorzystać, żeby wszędzie siać niezgodę i rozkład, tylko taki człowiek godzien jest rządzić i wydawać rozkazy. Jest on skarbem dla swojego władcy i ostoją państwa. Tymi słowy Sun Tzu podsumowywał kodeks swoich wojennych zasad. Owych 13 złotych zasad było instrukcją działania dla wysłanych przez Dżingis Hana kupców. Ponieważ mogli dotrzeć wszędzie i spotykać się ze wszystkimi, mieli możliwość dyskretnego realizowania punkt po punkcie powyższych założeń. W XX wieku ich rolę przejęli inni liderzy opinii publicznej. Dopiero w świetle tych faktów staje się zrozumiała sowiecka szpiegomania, każąca w każdym cudzoziemcu widzieć potencjalnego agenta i starająca się objąć tajemnicą państwową jak najwięcej dziedzin życia. Był to efekt przykładania do innych swojej własnej miary. W innym miejscu Sun Tzu pisał: cała sztuka wojenna opiera się na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. Dlatego też dla powodzenia batalii ważniejsza od siły oręża jest umiejętność stosowania takich technik jak dezinformacja, manipulacja i prowokacja.